Jesteśmy. Akcja. Jesteśmy. Jesteśmy teraz na cenzurze, także już bez dziwnych słówek. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć jeszcze raz. Tak. Cześć Dawid. Cześć. Dobra, nie będziemy przyciągać, bo nie wszyscy w pracy. Witamy serdecznie w nowym roku, bo się nie widzieliśmy dosyć długo z wszystkimi, także żółwim piąteczkę, wszystkiego dobrego w nowym roku, w tych trudnych czasach pandemii. Jesteśmy dzisiaj znowu u Dawida, u Daniela z Zielonym Kozłosa, tak. Witam z tej strony Jacek Jerzak, po drugiej stronie Dawid Janczak. Cześć wszystkim. Pozdrawiamy oczywiście grupę pracy wykończeniowej, wszystkich wykonawców, polskie szyny płytkarzy, no i wszystkich, którzy nas oglądają. Jesteśmy tutaj na tej budowie, na której byliśmy w zeszłym roku, pod koniec roku. Troszkę już się zmieniło, trochę już poszło do przodu, trochę naszych produktów użytych. Nie ma. Popowiadamy, co tutaj się zmieniło. I dzisiaj pokażemy coś, będzie robił Daniel wylewkę, tak? Pokażemy ten kontrowersyjny. Tak, jak będziecie wychodzić, to ja zrobię. Zawsze będzie wylewka. Tak, bo już tutaj w tych pomieszczeniach jest. To może tak od początku tutaj bardziej widać jeszcze. Jest wszędzie posadzka podłoga. Widać w małej łazience najbardziej, bo tam jest przekrój. Tak, o, to możesz tam Dawid pokazać. Jest zostawione miejsce na brodzik. Jest podłogówka rozłożona. Tutaj mamy tą mieckę brodzikową. Będzie brodzik podpłytkowy. Poszło prawie 7 palet posadzki cementowej, tak? Na całe mieszkanie. Wylewaliście to ręcznie, mieszanie. Jakieś problemy? Tak, bolące plecy. Bolące plecy. No ale to normalne, jak się pracuje, to musi boleć. A w tym wieku to już zawsze boli, nie? W tym wieku to jak się budzi, i coś boli, to znaczy, że żyje, także jest dobrze. Tak. Posadzka cementowa, wiadomo, z miksoketów zawsze łatwiej to idzie, natomiast tutaj jest ta dosyć duża wytrzymałość na ściskanie, na zginanie. Fajny materiał, bo na tą posadzkę można kleić od razu drewniane podłogi. Więc te parametry wytrzymałościowe są bardzo dobre. I jest szybko sprawna. No a przez to, że te parametry musi mieć dosyć duże na ściskanie i na zginanie, no to jest tej żywicy, tych polimerów dosyć dużo, więc ta przerabialność jest troszkę inna niż przy miksokrecie. Ale tak jak widzicie, pokazał Dawid, tutaj już ta posadzka jest. Na ścianach mamy SW40. W tym wypadku jako tynk. Także można tą zaprawą i równać, i tynkować od 3 do 40 mm. Nie wiem, czy gdzieś tam przekrój pokażesz, może tam będzie widać chyba. Będzie ciężko przy tym za kominem. Widać będzie w drugiej łazience, bo tam zostaje jeszcze rur. Tak, w tym WC, akurat jak już jesteś, Dawid, to możesz pokazać zabudowa WC. I możesz pokazać też rozwiązanie tej krótkiej takiej przedścianki, bo tutaj gdzie będzie brodzik. I zabudowy pionu tego. Tak, tu będzie zabudowa pionu. Jedna płyta, w tym wypadku trójka. A druga płyta, jeszcze wymagająca podcięcia, dwójeczka. Jeżeli, ja tak dopowiem, jeżeli odgrzebiecie sobie w archiwum gdzieś tam na tych naszych stronach filmik wcześniejszy, to te piony były wszystkie zabudowane, tak? Zabudowane. Były zabudowane suporeksu. Inwestora. Tak. Chodzi o to, żeby po prostu zyskać miejsce, bo były wiadomo ósemeczką suporeksem. Tutaj mamy około 2-3 cm płyty. Zdecydowanie mamy różnicę, tam jeszcze był odstęp spory, więc zyskujemy miejsce. A chodziło o to, żeby tutaj ten brodzik był nie 80, a 90 szerokości, tak? Tak jest. Więc dlatego zostały wykute, zburzone te zabudowy z suporeksu. Zrobiona krótka przedścianka do zabudowy i tak. Do tego będzie zamontowana listwa pod szybę, tak, listwa spadkowa i brudzi. Tak właśnie zrobiłem. To, na co chciałem zwrócić uwagę, nie każdy to lubi, zalać stelaż w posadce, jeżeli mamy taką możliwość, bo jest wtedy znacznie bardziej stabilny. Tak, tutaj zamocowany jest na tym stropie jakby właściwym. Przymocowany, przykręcony do stropu i jeszcze dodatkowo osadzony w posadzce. Trochę tego jest. Jak są jakieś pytania, Dawid, to będę czytał. Póki co tylko koszulka Daniela została zauważona. Dziękuję. Tak, ma oczywiście i ma taką kamizelkę. Wszystko. Z Wimą. Czapeczkę z gwiazdką albo wszystko gwiazdki. Wszystko ma, ale to tak dla przekory chyba założyć.
Może dlatego, że u góry jest MC. O, na górze też, tak. To, jest MC system, także z naszego, uważaj na te znaczniki. Od naszego brata Atlasa, także tutaj nie ma się to co. Możecie od razu zauważyć wasz grunt, szczeple tak zwany jagodowy. Tak, tutaj widać. Grunt jagoda, tak, robocza nazwa. Daniel jak zawsze dzwoni, czy pyta, czy masz sok z gumy jagod, także wiadomo o co chodzi, o grunt szczepny. Tak. Tutaj co, na podłogach, a tym jeszcze możemy przejść do drugiej, tej dużej łazienki. Też jest toaleta, też jest zabudowa. Kibla możesz nie pokazywać, bo nie. No jak to na budowie, toaleta wiadomo, budowlana, na tej ścianie też SW40, jako tynk, o tam nawet te widać. Takie łaciate miejsca na tynku są spowodowane, że zostało to następnego dnia po zrobieniu zdarte mleko, a że nie w każdym miejscu, no to... No tak, wiadomo, idzie klej, jest jedynka i płytki. Tak. Tutaj zabudowa też... Analogiczna sytuacja. Jeżeli chodzi o pian. Zabudował pian. Tak, tutaj zdemontowany ten, wyburzony ten pion z Suporexu jeszcze z tego względu też, że przesunięty otwór drzwiowy, tak? Żeby tu się zmieściła zabudowa z pralkami, z rolkami. Wyraźnie pewnie widać, że są różnice w wysokości wszystkich pomieszczeń oraz łazienek. Łazienki są niższe ze względu na płytki. Danielu, jakich wkrętów używałeś do mocowania płyty do stelaża? Jak widać, jeszcze nie używałem. A jakich będziesz używał? Powiem tak, do stelaża mocuję zwykłych blachowkrętów, które są w komplecie i dodatkowo kleję to poliuretanem, który też jest w komplecie. Innych tak naprawdę nie ma sensu. Natomiast do tych zabudów przyznaję się, już pokazuję, bo mam. Przy cieńszych zabudowach jesteśmy w stanie używać zwykłych, dłuższych wkrętów czarnochów do drewna. Potosy, dłuższe, krótsze. Potosy, tak nazywanych. Tak. Nie to, że jesteś rasistą. Kto tu jest czarnochem, to nie będę mówił. Ci, co robią na kolanach. Natomiast preferuję tak naprawdę tego typu wkręty, szczególnie do grubszych płyt, do piątek czy też nawet trójek, bo wchodzą naprawdę bardzo głęboko. One są długie, mają niezły strój. Dłuższy zakres trzymania, nie? Zgadza się. Wiadomo, nie są grubsze niż czarne. Tak jak mówiłeś, tutaj będzie, właśnie dzisiaj będzie Daniel wylewał tą posadzkę. Tak, na pewno zobaczycie. Rozlewność, ilość wody. To za chwilę powiemy, bo dosyć często Daniel używał wylewki naszej, ale tej Max 30. Max 30. Tym razem tutaj, będzie tam. Tak, tutaj ze względu na to, że będą panele te winylowe, te nie winylowe, marmurowe z Roco, z Kronospana, będą tutaj te panele na zasadzie podłogi pływającej, będzie tylko milimetrowa mata i na to będą układane panele. I to, co dla niej zwrócił uwagę, w łazienkach jest posadzka niżej, z tego względu, że tam płytki, więc ta różnica grubości, wysokości musi być zastosowana. Tak. Ale w tych pomieszczeniach już jest wszystko wylane. Ze swojej strony jako wykonawca mogę to polecić bardziej niż Maxa 30. Spodobało ci się. Rozlewność jest rewelacja. Spodobało ci się. To jest inna bajka. Widziałem po ostatnich zamówieniach. Tutaj jeszcze jest brodzik, jest hydroizolacja dwuskładnikowa do łazienek, czyli do tej strefy typowo mokrej. Brodzik będzie lekko przecięty. 1,30 m, 1,20 m chyba na 90, jeżeli dobrze pamiętam. 1,20 m na 90. Profesjonal jednospadowy z tym syfonem, który wiecie ma przepustowość 72 litry na minutę. Jedyny właściwy. No tak naprawdę jedyny bez jakichś problemów. Dobra, tu jest najbardziej chyba świeża, tak? Wylewka. Tak, tutaj było zrobione wczoraj. Możecie zwrócić uwagę na kolor. Tutaj, gdy byliśmy w tych dwóch małych pomieszczeniach, jest jasno szara, tutaj jeszcze wysycha. Gradacja obwodowa zastosowana? Tak, gradacja obwodowa jest zastosowana. Tak, stosuje taśmę akustyczną do profili. Świetnie się klei. Tak, ale do posadzki cementowej miałeś normalną tą... Tak, widać, że tutaj kawałek wystaje tej niebieskiej. Tak. Tak samo są dylatacje porobione między polami, też z tej samej posadzki. Tak. Tutaj akurat te panele, które będą układane z Roco, nie ma potrzeby, bo do 400 metrów można robić bez gradacji. A
relacji musiały tutaj być ze względu na używanie podłogowe, choćby tobą jeszcze nie jest podzielone, więc myślę, że posadzka spokojnie będzie sama sobie, tak. Ale widać już grubsze miejsce, w tym miejscu jest samochód. Jakieś wrażenia, to porównanie do Warp Max, możesz teraz o tej wylewce, żeby też nie przedłużać. Znacznie lepsza rozdolność, Max 30 jest przyjemnym towarem, ale niestety jest bardziej gęsty. No ma bardziej szybki, dokładnie. Jest zakres tej grubości od 3 do 30, jeżeli dobrze pamiętacie. Szczerze mówiąc, na 5 mm Maxa 30 w żadnym wypadku bym nie polecił, na 8 mm też jeszcze nie, więc do tego wszystkiego, wszystkie mniejsze grubości. Tylko i wyłącznie ekstra. Ekstra. Tutaj jest zakres stosowania od milimetra do 15, więc ten zakres, żeby też za dużo nie ponosić, ten milimetr akurat pod panem jest wystarczający. Wiadomo, że tą posadzkę też cementową naszą nie zacieraliście aż tak idealnie, no z tego względu, że szła wylew. W tym miejscu zupełnie się nie dało, bo trzeba się było ewakuować na siłę. Okay. Jakieś tam pytania, czy... To... Póki co nie. To teraz ja zmienię swoje obuwie na inne, no... Ja nie pokażę, tutaj ja zastosował, widziałem jak... się przygotowywał, my przyszliśmy trochę wcześniej, ustawił sobie laser, wypoziomował na takich papiakach, po prostu tych podkładkach, podkładki, które są stosowane do pap, czy akurat można też je zastosować jako wkręty, do wkrętów tych naszych, do płyt. Tutaj jest piona dilatacyjna, widzisz, możesz pokazać, że nie, Dawid. Tutaj mamy dilatację. Tak, pomieszczenie było w kształcie, jest w kształcie litery L, a nawet bardziej skomplikowanym, więc chciałem to jak najbardziej uprościć. Szpileczki. Niezbędne. Tak. Ogrzewanie podłogowe w całym mieszkaniu. Przygotowane pod drzwi, to będzie też osobny temat, to pokażemy z ciekawości pokażemy ten system drzwi ukrytych, zlicowanych. Wysokie tutaj będą prawie do samego sufitu 2,50, więc będzie to też fajnie wyglądało. Mieszadło. Wracamy do wylewki. Odmierzone ma tam Daniel już wodę, dwa zbiorniczki 5 litrów i 25 ml. 250, przepraszam. 25 tym jednym się pojawi. Czyli małpkę, dużą małpkę tam wlałeś. Małpka to ile? No masz rację, co to małpka, skoczymy po flaszkę. Bardzo ważny jest ten reżim wodny, pamiętajcie przy wylewkach. Jakiekolwiek, czy mniejsze, czy większe, coś ci pomóc? Czy... Nie. To może ja się zamienię, Dawid ci będzie sypał. Znaczy Dawid swego czasu sypał niejednokrotnie i nosił. Tak, tutaj pomaga. Ale to już chyba wystarczy. Okej, pamiętacie, muszę pokazać wiadro. Pojawiło się pytanie. Danielu, jak sobie radzić z łazienką, która ma zrobioną wylewkę po całości, a inwestor chce odpływ liniowy? Kujesz całą przestrzeń, czy szlifujesz podłogę ze spadkiem? Ja wiem, ale nie powiem. Nigdy nie szlifuję, wycinam. Wycinam fragment podłogi, gdzie ma być odpływ liniowy. Nie montuję odpływów liniowych, zazwyczaj brodziki posadzkowe. To fakt. Od momentu, kiedy pierwszy raz wziąłem wasz brodzik... Chyba, że o czymś nie wiem. To faktycznie nie montowałem żadnego odpływu liniowego. Tak, zawsze także zostawiasz albo wycinasz, albo jest... Ale przekonuję zawsze tym, że mają większą gwarancję i gwarancję od producenta, nie tylko ode mnie. No tak. A kiedy nastał ten moment przełomowy? Myślę, że spokojnie kilkanaście, jeśli już nie do kilkudziesięciu brodzików zamontowanych mam na koncie. Myślę, że dobre 3 lata temu jest nie lepiej. Chyba tak. I co najśmieszniejsze, pierwszy był smart bodajże. Nie, design był. Design. I nigdy więcej. Design. Znaczy akurat tam była śmieszna sytuacja, płytki nieodpowiednie, ale to tam jeszcze może kiedyś przy... porównaniem brodzików modeli, to możemy powiedzieć, no tam jest troszkę jedna sytuacja, która się wydarzyła na kilkaset albo i więcej, więc także to jest nawet promil jakichś takich przypadków, które się zdarzają. Tak, ja sobie zacznę mieszać, niestety jest sobie hałasów, możecie iść tam, nie wiem, coś... Opowiemy może o nowej pokładce brodzika. Możesz pokazać jeszcze tutaj te produkty zostały z tego. Jest ta zaprawa nasza W40. Która była używana grubowarstwowy, podejrzewam, że był, zaraz zapytamy Daniela, był używany jako
też warstwa szczepna, bo to jest dosyć fajny klej. Ten i podbrodzik grubowarstwowy. Tak, samorozpływny grubowarstwowy do 20 mm. No i może być stosowane też jako szpachlówka. Czasami wiem, że gdzieś tam są pytania, pojawiają się, co zrobić, jak przykleić na przykład płytkę na płytkę, czy na jakieś takie podłoża. Można ten klej zastosować jako właśnie warstwę kontaktową, czyli odtłuszczamy podłoże, czyścimy, robimy zwykłą taką zacierkę na ostro, nie, jak ja to mówię, nieestetyczne przeszpachlowanie, po prostu na grubość ziarna i mamy warstwę szczepną. Ci, co używają tego kleju grubowarstwowego, no to dokładnie wiedzą, jakie on ma parametry i jak ciężko jest na przykład coś po dwóch dniach, czy po trzech, czy na następny dzień coś tam skorygować i odkuć, więc jest bardzo dobrym klejem i też, jak mówię, szpachlówką. ZU40 posadzki cementowej już nie ma. Danielu, powiedz coś więcej o tym brodziku design, bo pojawiło się pytanie, dlaczego nigdy więcej? Dwa powody tak naprawdę. Te, które ja zauważyłem. Znacznie mniejszy przepływ, mniejsza przepustowość syfonu. I to niekoniecznie mi pasuje, a w niektórych sytuacjach, jak to luzie, no nie, nie. No tam jest ten wąsko-szczelinowy, nie wiem, czy nie, nie, każdy, nie, każdy, nie każdy lubi często sprzątać, więc pojawiają się problemy, a to później rzutuje na telefony i nieprzyjemne często kontakty klienta do mnie, bądź też do producenta, więc po co tak naprawdę kopać dołek pod sobą, skoro jest wersja professional, gdzie jest całkiem spora szczelina i znacznie większy przepływ, jest to znacznie bezpieczniejsze. W tym momencie pozdrowię tam akurat Kamila Pieczajkę, który na przykład bierze na Niemcy, na Holandię, bierze tylko wąskoszczelinowy design, więc tak wiecie, to są zawsze upodobania, tak, indywidualne. To jest zupełnie indywidualne, osobiste. Znaczy jakby tam wyprzedzając, albo już wyjaśniając temat, tam pojawił się jeden problem reklamacji akurat na może brodzik, aczkolwiek mówię, tam były przyczyny. Fuga nie była, niby była epoksydowa, ale nie spełniła swoich tych. Płytki były, inwestor sobie zażyczył i drugi raz też, Daniel, wiem z tego, co byłem tam jako rzeczoznawca też pomóc, spisaliście oświadczenie, że klient i tak chce jeszcze raz te płytki położyć. One były płytkami ceramicznymi, gdzie po prostu ta woda się dostawała, płytki zmieniały swoją objętość, normalnie było widać, mam zdjęcia, jak powiększały swoją objętość, no i zaczęły to pracować, więc po prostu powstał taki efekt odrywania się kleju, hydroizolacji od najsłabszej. Przez wodę, nawet przez szkliwo. Tak. Szkliwo było zbyt więc to, słabe, no to stąd po prostu stał się ten ta niechęć Daniela. A dalej nie opowiadajmy. Pan Piotr powiedział jeszcze, że bardzo często w deweloperkach zdarza mu się ogrzewanie podłogowe wodne w miejscu, gdzie trzeba zakotwić do podłogi stelaż podtynkowy. Jak może sobie z tym poradzić? Jeżeli posadzki są już gotowe, zazwyczaj są gotowe. Wygląda na to, że tak. Szczerze mówiąc, myślę, że większość z Was widziała posadzki z miejscokreta, szczególnie w deweloperkach. To przecież spokojnie można śrubokrętem, palcem czasami nawet odłubać. Więc palcem? Jest rewelacyjnie, podkuć to sobie młoteczkiem, a rurki speksa spokojnie można przełożyć wtedy. Czyli odkuwamy więcej niż jest brodzik i przekładamy gdzieś głębiej. Okay. Jaka jest minimalna grubość kleju grubowarstwowego? Gruboziarna. Gruboziarnista, tak naprawdę tam od 2 mm podejrzewam. Bo to nie jesteś w stanie 2 mm zrobić na grubowarstwowym, z tego co pamiętam, chyba że coś się zmieniło. Generalnie no, jest to jakby zastosowanie kleju pod duże formaty, samorozpływny po to, żeby dużą płytkę nie trzeba było smarować dwustronnie, jeżeli jest to jakiś duży format, możemy ją położyć i będzie sam to pełne wypełnienie. Więc tutaj no, nie uzyskamy tej cienkiej warstwy. Na pewno musi być tutaj zastosowana większa grubość kleju odnośnie grubości, wielkości formatu. Dlatego jest grubowarstwowy. I tak obstawiałbym, że minimum dwie grubości kruszywa, czyli prawdopodobnie będzie to było 3-4 mm. To jest to, no, ale jeżeli będziemy kleić płytkę 120x120, to nie zrobimy tego na zębie szóstce, żeby uzyskać 3 mm kleju pod płytką. Nie? Daniel będzie kręcił drugi raz, bo jak wiecie, trzeba tą wylewkę, jak zresztą większość zapraw albo i wszystkie, wymieszać dwukrotnie. Chodzi o to, że te wszystkie polimery, wszystkie te wiązania następują za drugim razem, się to wszystko już wtedy nam układa, normuje i dochodzi do właściwej konsystencji. Często jest przy klejach, tak? To też wiem z doświadczenia, że nieraz wykonawcy czy
użytkownicy, powiedzmy, nie ubliżając wykonawcom, użytkownik po prostu wymiesza sobie klej, wydaje mi się, że jest za gęsty, doleje wodę i później ten klej jest za rzadki, tak? A to właśnie wychodzi z tego, że przy drugim mieszaniu to się znowu wszystko tam rozprowadza. I jak to mówią starzy fachowcy, klej robi się rzadszy nie od wody, tylko od mieszania. No właśnie. To jeszcze raz wymieszasz. I ja jeszcze raz wymieszam, wy się kierujecie do wyjścia. Pan Jarek tutaj napomknął, że również montuje brodziki design i żadnych problemów nigdy i tego się nie miał. Ja miałem nie wpadł na samym początku. Sprzedajemy też brodziki, jak wiecie, Smart, które mają 36 litrów wody na minutę i też, też funkcjonują, więc no to tak jak... Na temat Smarta Dawid jest w stanie się wypowiedzieć, niedawno użytkował. Tak, no ale to też... Nie zostajemy przy profesjonalnym. Czasami nie ma tutaj możliwości zastosowania jakiegoś innego, to wybieramy sobie model Smart, który jest dostępny cenowo, a bardziej atrakcyjny, więc... Czasami inwestycja zależy też od... Z tego co wiem, używasz też, Daniel, tepownicy, nie? Ale to przy tych grubszych. No tepownica zdaje egzamin, szczególnie przy Maxie 30, z tego względu, że on jest gęstszy, więc tepownicą jestem w stanie to naprawdę solidnie rozgarnąć też i odpowietrzyć. Tepownica to jest po prostu takie urządzenie do zawibrowania tej wylewki, tak? Bo jak wiecie, ona jest, możemy choć pokazać tutaj jeszcze... Jacku, teraz pojawiła się wiadomość do Ciebie. Powiedziałeś, że warstwa szczepna z kleju grubowarstwowego zrobiona na ostro, czyli grubość kruszywa. Czy nie traci to wtedy na wytrzymałości? Nie, bo jeżeli dalej kleimy oczywiście na takim podłożu, kleimy dalej na S1, więc albo kleimy to na grubowarstwowym, albo kleimy to na Superflexie, czy tam na Flexie Białym, czy na Flexie Expressie, więc tutaj dalej mamy te same parametry na zrywanie. Tak, natomiast też można użyć to, ci co nie będziemy się zagłębiać, bo jesteśmy w trakcie robienia fajnych produkcji filmów a la carte techniczne i porównywania. Ruszamy z tym projektem już w następnym tygodniu. Będzie to Tomek Nowacki tam dosyć dużo pokazywał. Będzie Marek Jabłoński, będę ja w tych udziałach, w tych projektach będziemy brać i będziemy pokazywać właśnie wszystkie takie nasze fajne rozwiązania, fajne produkty, więc nie będę wyprzedzał, ale tak samo tego grubowarstwowego właśnie można użyć jako warstwy szczepnej, jeżeli chcemy zrobić posadzkę o cieńszej grubości, czyli nie na zasadzie podłogi pływającej, czyli tak jak tutaj była posadzka cementowa, jaką grubość? 5,5 cm. Jak wiecie, na podkład od 4,5 powinien być na folii, czyli tak zwany pływający. Każdy, który jest robiony poniżej tej grubości, musi być związany czy to właśnie jakimś gruntem szczepnym, czy szlamem. Dlatego grubowarstwowy tutaj można śmiało polecić jako ten szlam i ramy, które mówią, na mąkuje mamy to rodzaje tej cieńszej posadzki do podłoża. Ale coś chciałem pokazać, jak nie wybiłeś z tego. Mówiliśmy o tych wibrowaniach, więc na budowach, jak wiecie, jak wylewają stropy, to później jest na przykład wylewana posadzka, to używają takich dużych wibratorów. Nie jest to, panie Dawidzie, nic śmiesznego, bo w 97 roku, tak, po szkole budowlanej, pracowałem w Bydgoszczy w firmie, nie wiem, czy jeszcze istnieje w Bydgoszczy. Nie pracował teraz. Nie, wtedy pracowałem na budowie, w firmie budowlanej. No i miałem okazję takim urządzeniem się posługiwać, więc pierw udaje się to przez dużą rurę, ten beton na to, a później się rzuca po prostu takiego lunta wielkiego wibratora i on wibruje. Chodzi o to, żeby się po prostu ta posadzka, ten zegarek nawieściła, więc tak samo jest na zasadzie tej techniki. Pan Rafał ponawia pytanie, czy przy tak cienkiej warstwie nie dojdzie do zbyt szybkiego wyschnięcia, spalenia powłoki zamiast związania. Kleju grubowarstwowego. Dlatego robi się to mokre na mokre. Posadzka oczywiście, wracamy już do naszej wylewki. Posadzka zagruntowana gruntem wzmacniającą, grunt środkiem gruntującym, wzmacniające, gruntujące, WZ ja go nazywam i wszystko jasne. Chodzi też o to, żeby tutaj woda zarobowa z tej wylewki nie odeszła nam za dużo w podłoża. I żeby spokojnie sobie na tych różnych grubościach, bo jak widzicie,
gdzieś tutaj są większe, ubytki gdzieś są mniejsze, więc to wysychanie może być w różnych warstwach inne, szybciej lub wolniej, dlatego dajemy też grunt, żeby to wszystko sobie normalnie wiązało. Dobra, ja się wycofuję, ramię od której strony? Stąd poleję. To wy sobie wyjdziecie, a ja sobie poleję, założę szpilki, będę jechał dalej. Dobra, no to... Ewentualnie, no, no tak. No to lej. Nie, no nie wszedłem. No, co to za śmiech? Nie, chyba nie. Niestety prowadziliśmy różne prace, łącznie z osadzeniem narożników, dlatego trochę się fajdoliło. No, co praca. Dobra, klubią. Masz jakieś może coś, żeby czemu pokazać jeszcze sam? A dobra, no widać, będzie samo rozpływność. Rozlew jest całkiem naprawdę niezły. Tutaj jest dość cienko, bo miejscami w granicach 3 mm. Tutaj niestety brakowało już posadzki. Jest więcej około centymetra. Ja swojego czasu tą wylewkę, jeszcze nie było wtedy max 30, to tę wylewkę lałem na 4 cm. Mam gdzieś zdjęcia, mogę pokazać później w przekroju wykute. Oczywiście było wylewane z zachowaniem tych grubości do 15 i później dwie albo trzy warstwy były dolewane. Do rozprowadzenia używamy albo rakli, albo iglok kolczok, czyli tego, tej rolki z jeżem. Przy tej kolekcji jest wystarczające przy maksie 30, sugeruje te pomnice mimo wszystko. Jak nazwa wskazuje, samo rozpływne, ale oczywiście trzeba tej masie pomóc się rozprowadzić. Pamiętam sytuację jeszcze sprzed x lat, gdzie klienci tacy indywidualni przychodzili i składali reklamację do marketu, że wylał wylewkę i ma garby. No ale jak jej nie rozprowadził, tylko wylał następne wiadro, no to tak, takie rzeczy się mogły zdarzyć. Te garby i tak są w stanie powstać nawet przy tej powierzchni. Tutaj widzę, dzisiaj zobaczyłem, że około milimetra jest szansa, że gdzieś coś powstało, to będzie do zeszlifowania łącznie z tymi wszystkimi śmieciami, które gdzieś tam powypływały. Mm-hmm. Bo i z worków potrafią się jakieś farfosle dostać. No wiadomo, jeżeli robimy podpłytki, to tak naprawdę 4 mm, 5 mm kleju zazwyczaj jest, tak? Więc tutaj te minimalne te nierówności są. Jeżeli byśmy mieli zrobić pod, tak jak tutaj robimy pod panele, pod deski klejone, no to musimy to po prostu takie większe, wystające garby, czy te... W ogóle pod wszystko klejone, całe mleko trzeba... Tak, no to oczywiście, to tak, pod mleko, czyli ten taki nalot, który widać, trzeba pod płytki go zeszlifować i usunąć. Tutaj Renofix, czyli popularnie zwana Lenia, u nas na budowie sprawdza się do tego celu rewelacyjnie. Nie wiem, czy to będzie widać przez kamerę z telefonu, jak Daniel dojedzie tą rolką i zaraz to będzie płynąć, zamykać się. Teraz nie będzie, bo już jest troszeczkę za mało. No jeszcze płynie. Ale jest za cienko, musiałbym brak to przesunąć, no że w tej chwili nie ma sensu, bo tam doleje, za chwilę będzie więcej, więc jak najbardziej. Dobra. Słuchajcie, nie będziemy już tutaj nie będziemy się tepować. Wylewka dosyć szybka, po 4 godzinach można po tej wylewce chodzić. Wczoraj chodziłem po 2,5. Kurde, teraz to można i nawet po wodzie pochodzić, jak zamarznie, także nie, to taki żarcik. Ale podogrzewka już, że tak powiem, działa, tak? No tutaj jest oczywiście wyłączona. Tak są. Nie, tu jest wyłączona, no wiedziałem, że będę wylewał, więc w żadnym wypadku na ciepłą podłogę nie lejcie, nie róbcie tego. No to jak zawsze, nie? No to no, powiem, widać, że zalewa. Powiem szczerze, ja jestem zmarzlak i jestem w kamizelce i w ludzie, jest mi chłodno. Jest załączana na kilka godzinek tylko po to, żeby... No jeszcze gdzieś tam wiążą te wszystkie zaprawy, więc nie chcę szaleć. Jak się pracuje, ciepło. To jest ciepło. Jak się stoi i nic nie robi, tak jak ja w tej sytuacji, to jest mi zimno. Za wolno mówisz, jak będziesz mówił, szybciej będzie ci ciepło. Wracając i kończyć tutaj temat. Po 4 godzinach możemy chodzić. Tak naprawdę wszystkie prace jakieś okładzinowe możemy na następny dzień śmiało robić, ale to jak widzicie z zakresu prac, jedno pomieszczenie, dwa pomieszczenia wylane, na następny dzień drugie, trzecie, więc tak naprawdę te wszystkie czasy, które są przy tych produktach szybkich, nie zawsze mają też zastosowanie takie na budowie, że musimy to robić. Wiadomo, jakby był to jakiś
linia komunikacyjna, nie wiem, w jakiejś galerii, czy w jakiejś tam użyteczności publicznej, gdzie musimy to zrobić wieczorem, czy po zamknięciu, na przykład tam od godziny 18, no to te czasy są ważne, tak, bo po 4 godzinach możemy chodzić, możemy tą posadzkę przygotować i na przykład na następny dzień też po zamknięciu, czy tam przychodni, czy jakiegoś tam tego obiektu, gdzie ten hol jest robiony, możemy kleić, na przykład używając kleju szybko wiążącego, no i tak naprawdę mamy w 2-3 dni zrobione pomieszczenia i tutaj te szybko sprawne produkty są wskazane. Jak widzicie, Daniel mierza dokładnie ilość wody w takich mezurkach. Daję w górnej granicy 5,25? Tak jest. Czyli tutaj sobie... Mówiłeś na początku, że w jednym jest piątka, w drugim 250. Mówiłem, faktycznie. Ale tak sprawdzam cię, czy drugi raz dajesz tyle samo. Ciekawa perspektywa, Danielu, teraz. Czekajcie, spojrzę z tej strony. Dobra, słuchajcie, nie będziemy przeszkadzać. Dzięki za to, że oglądaliście. Trzymajcie się, oglądajcie nas, śledźcie. Wróciliśmy do tych live'ów. Pamiętajcie, czwartki, 10:30. Kto nie może, kto jest w pracy, nie je śniadania, zawsze możecie obejrzeć sobie ten film później wieczorem i jeżeli macie jakieś pytania, komentarze, to dawajcie znać pod tymi filmami. Możemy też zrobić kiedyś live'a tak zwanego Q&A, czyli wy zadajecie pytania, ja później mogę odpowiedzieć na zasadzie live'a, więc wszystkie chwyty dozwolone, ruszamy też z tymi tematami, z tymi szkoleniami z Zoomy. Także styczeń, nowy rok, nowym krokiem i lecimy do przodu. Dzięki Danielu za udostępnienie tutaj swojej budowy. Pozdrawiamy jeszcze raz Polskie Zrzeszenie Płytkarzy, grupę Prace Wykończeniowe, niezrzeszonych wykonawców, no, wszystkich, którzy nas oglądają, naszych przedstawicieli z biura, ale się teraz rozlało. Dzięki. Pozdrawiamy wszystkich. Trzymajcie się, hej, hej. Dzięki wielkie.